No witam serdecznie, słuchajcie. Po raz kolejny. Nie uwierzycie, ale udało mi się odpalić, że tak powiem, podsłuch wielkości brudu pod paznokciem. Przez takie szkło. Fakt, że mnie to trochę zajęło, aż normalnie nieogolony, także nieważne, słuchajcie. Patrzcie. Oprócz, teraz po zaprogramowaniu możemy Arduino całkowicie odłączyć. Największą rzeczą to jest na tej płytce kwarc od tamtej strony. 3x3. Słuchajcie, 3x3 mm. To jest wielkość naszego podsłuchu. Ja go sobie tutaj na razie obsadziłem na takiej płyteczce, żeby po prostu mieć do niego dostęp, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Teraz będę musiał pomyśleć nad kwarcem 12 MHz, ale bardzo miniaturowym. Ten rezonator kwarcowy po prostu całą tą kostkę programuje. A teraz wam zaraz zademonstruję na końcu, jak to działa. Znaczy, to jest zegar 12 MHz, żeby tam nie było, że coś się zmyśliłem, ale kodowania ciąg dalszy, że tak powiem, Code Week przed nami właśnie się dzisiaj zaczyna, ja już mam pierwsze praktycznie sukcesy. Jest to całkowicie nadajnik FM o mocy wyjściowej 100 mW. Udaje się z niego wycisnąć nawet 103, 105 miliwolt na wyjściu. Zresztą zaraz zobaczycie wszystko, jak to działa. Teraz tak, weźmy sobie na początek notę katalogową tego układu. Ojejku, gdzieś tu miałem, ale jeszcze nie otworzyłem. Dobra. I teraz właśnie QN8027. Jest to... Co jemu jest? Czemu to się nie odpala? Moment, bo strasznie długo będzie ładować, bo tu sporo rzeczy mam podpalanych na tym filmie. I słuchajcie, od 76 MHz do 108. Sprawdzimy. Ja sobie już może nie dzisiaj, bo już jest późny wieczór, a siedzę nad tym praktycznie drugi dzień, północy i dzień. Ale mamy podsłuch pluskwę wielkości 3x3 mm. Plus no ten kwarc nieszczęsny. No i mikrofon, nie? Mikrofon elektratowy też gdzieś tej wielkości będzie. Także to wszystko się w kanapeczkę ładnie poskłada. I tutaj mamy, proszę bardzo. To wszystko, co mamy. Mało tego. Może wysyłać informacje, które będzie posiadać w pamięci, w buforze. Maksymalnie 128 bajtów. Czyli RDS-a. Wyrzucamy sobie RDS-a i wiemy na przykład, która to jest pluskwa i gdzie się ona znajduje. Ja wiem, że zaraz ktoś mi powie, że jestem bardzo przemęczony, ale jestem pełen zadowolenia, że udało się oprogramować. Oczywiście tu na Arduino Uno to robię, ale to nie będzie wersja finalna, to będzie po prostu Arduino Uno będzie programatorem tej pluskwy, a potem ją odpinamy i właśnie zasilanie 3,3 V, 4,2 V maksymalnie. Czyli co, lajonek? To nie, no nie, gdzie? I teraz musimy pokombinować nad bateryjko 3x3 mm. No i grubości 3, żeby to wszystko weszło praktycznie w obudowę od mikrofonu elektratowego. Taki zwykły malutki mikrofonik, nie? Dobra. To co, to teraz robimy tak. Przychwytywanie ekranu, monitor. Główny monitor drugi, ok. I zobaczcie, on w tej chwili pracuje. Ja tu może dobra, mamy tą kamerkę.
Tu możemy sobie troszeczkę obniżyć ten... O. Czemu to tak? No dobra, nie poustawiałem się do tego, a praktycznie robię live. No dobra. Będzie coś widać. I teraz tak, patrzcie, dotykam tego wejścia anteny. Mamy sygnał. Przesuniemy sobie ten sygnał tutaj. O, na środek. Kurczę, ale numer. Może mi się uda ustawić ekran. Jeszcze chwileczkę, momencik. No dobra, no może to tak ma być. Dotykamy wejścia. Albo zróbmy sobie taką wejście. Tu mamy na nóżce 10 i na nóżce 9. Bo to jest lewy i prawy kanał stereo. Jak widzicie, idzie tu, w tym miejscu. W tym miejscu idzie... Teraz, żebyście widzieli. Idzie RDS. Teraz tak. Weźmy sobie tą drugą kamerkę. Tu idzie pilot, sygnał pilota 19 kHz od stereo. Mamy dwukanałowy w tej chwili stereo nadajnik z RDS-em wielkości 3x3 mm. I może uda mi się wam pokazać, jak tutaj program ten do tego wygląda. To zrobimy kolejnych odcinków, będzie jeszcze. Zobaczymy. Dobra. Weźmy sobie na przykład, bo w tej chwili mam 65, no niby DBI. Wpiszmy sobie tutaj maksymalny poziom mocy 100 mili FM set TX Power 100 i częstotliwość, tak jak tu mam, 100.1. On pracuje o 65 bodajże. O 75, a wpiszemy sobie na przykład częstotliwość, no dobra, 70.1, to będzie nasza 70, czyli 4 metry pasmo. Dobrze myślę? Dobrze. Zobaczymy, czy to pójdzie. No, tutaj mi zgasł i się odpalił z powrotem. Dobra, dopiero programuję. Idzie program. Dobra, zgadz. Czyli 71 musimy znaleźć. 71. Ciekawe, czy pójdzie. Nie ma. Nie ma. Dobra, zróbmy sobie na przykład 73, to był koniec starego zakresu UKF, nie? Stary radio UKF. No dobra, niech sobie będzie 73. I teraz wpiszmy... wpiszemy sobie częstotliwość 73.1, dajmy na to, niech będzie z tym przecinkiem w razie. Dobra, jeszcze raz przefreszujmy. Ok. 73.1 nie idzie. I nie pójdzie, bo od 76, tak?
Zróbmy 77,1. 77,1. No, nadajnik UKF na UKF-ie. Ja bym chciał, żeby właśnie to pracowało poza zakresem, nie? Dobra, mamy 71,1. Niech sobie się dostroi, zobaczymy, czy łapnie częstotliwość dobrze. No, ale to może być wina też kalibracji tego programu. Już ktoś napisał mi, że zobaczcie, 77 i 127, że tam jakiś inny program, żebym sobie tutaj ściągnął, ale ja się przyzwyczaiłem do tego HDSDR i on jest bardzo dobry. On też ma paczki do rozkodowywania, do kodowania, do DMR-ów i do CTSS też ma, także tu z tym nie ma problemu. Ale to, że ten układ działa, a teraz jeszcze tak, odepnijmy, zostawmy tylko zasilanie. Co możemy odpiąć? Szynę danych. SCL, SDA, czyli clock. Clock to był czwórka, A5 to była szyna danych. To jest przewodzik 3,3 V, który też możemy z tej strony odpiąć tego układu. Nic nie powinno się stać. Słuchajcie, zobaczcie, ja go odpinam, a on dalej nadaje. Tu jest wejście. Tu ten biały kabelek. Dotykam go i mamy nadawanie. Czyli musi tutaj coś być. Możemy go sobie odpiąć. Tu mamy wyjście na antenę, ten zielony kabelek. I teraz tak. 3,3 V to jest ta nóżka. Zostaje. To możemy odpiąć. Słuchajcie, już praktycznie wszystko jest odpięte. Zostało tylko zasilania i antena. Ten zielony to jest antena plus i minus. I jak widać, dotykam go wejścia, dziesiątki, on dalej nadaje. Jednym słowem, zaprogramowaliśmy. O. W pełni zaprogramowany układ nadajnika 100 mW. Trochę jak widać, robi cyfrową sieczkę w eterze, ale do celów. Podsłuchiwania takiej wielkości nadajnik. Dobra, ja pozdrawiam, nie marudzę już więcej, bo jest późno. To jest nadajnik. Udało mi się go tutaj dorobić do płyteczkę taką. Także jeśli tu się udało dorobić płyteczkę, to mi się uda jeszcze dużo innych rzeczy zrobić, nie? 3,3 V zasilanie tymi dwoma kabelkami. Minus i czerwony to plus. A tutaj wyjście na antenę, no bo to jest taki kawałek druta, nie? Mogę go odpiąć, przez to będzie szumić. Podłączyć to jest antena, nie? Pozdrawiam. I łapeczki. Tu już koniecznie łapeczki w górę, bo no, udało się. Na tym można zbudować całkiem przyzwoity nadajnik. Z RDS-em, z stereo. 9, 10 to są wejścia lewy, prawy, nie? Tylko jeszcze muszę się pogimnastykować z tą I2C, żeby mu zmniejszyć częstotliwość do minimum, żeby to może się uda go przerobić na 70, nie? Na pasmo krótkofalarskie. Ale to już kwestia jest właśnie, żeby bity dobrać, nie? Żeby, wiecie, bo on może zapracuje na 70,
ale żeby to równo stało w tej częstotliwości, której ja bym chciał, no to trzeba niestety tą matematykę trzeba zmienić mu i go oprogramować inaczej. Także po to właśnie jest CodeWeek, żeby nowe projekty powstawały. Ja sobie z Arduino biorę 3,3 V w tej chwili, nie? Do niego. I on nadaje. Pozdrawiam. Wspierajcie kanał, słuchajcie, na takie nowe projekty będzie przeznaczona ta kasa z tej zbiórki na PayPal. Także na nowe jakieś scalaki z AliExpress będziemy coś tu otwierać, rozpakowywać i będziemy się tym po prostu bawić, nie?